tutaj już pokażę Wam ćwiczenia, które będą wymagały jakiejś podstawy, a więc fajnie, bo żeby to była jakaś skrzynia, nie musi być drewniana, może być gumowa, materiałowa, jakakolwiek inna, bądź jeśli też nie macie, używacie kanapy, czegoś stabilnego, co generalnie posłuży Wam do rozciągnięcia naszych pośladków. Aby o te pośladki zadbać, nie wystarczy Wam, że pójdziecie do fizjoterapeuty, który Wam to porozbija, musicie to robić regularnie sami, tak? Więc to, co byśmy chcieli, to właśnie porozciągać ten pośladek na takiej zasadzie, że ustawiamy sobie stopę i nogę w ten sposób, tak? Stopa na siebie tutaj i stopniowo staramy się rozciągnąć ten pośladek tutaj, schodząc w dół kolanem, ale nie robimy tego na siłę. Czyli ustawiamy się komfortowo, następnie mniej już komfortowo, bo zaczniemy schodzić, ale nie siłą mięśni, tylko poprzez rozluźnienie. Jest mniej komfortowo, bo czujemy, że z każdym oddechem ten zakres się pogłębia, dając nam coraz większe rozciągnięcie. Czujemy, jak tu wszystko fajnie puszcza. I robimy sobie drugą stronę i zaraz Wam pokażę jeszcze dodatkową pracę do tego, uzupełniającą. I tak jak Wam już wcześniej wspominałem, zaraz będziemy jeszcze uzupełniali to pracą dynamiczną. Czuję, że pośladki nieco puściły, ale teraz, co jeszcze właśnie fajne, uzupełnimy to dynamiką, a więc popracujemy sobie wymachem, czyli pracujemy po 10 razy do tyłu, następnie hop, do boku. Staramy się otworzyć mocno te biodra, jak najmocniejszy wymach, stanąć sobie tak, żeby nie uderzać o ziemię stopą, hop. Mocny wymach, bez skrętu, czyli nie chcemy tego, nie chcemy skręcać bioder, biodra są wyprostowane i pracujemy po 10 razy. Okay. Mamy jeszcze fajną pracę z gumą, którą dodatkowo możemy wykorzystać i jeśli masz spięte biodra, bądź zwyczajnie chcesz fajnie się przygotować przed przysiadami, zaczepiasz sobie tą gumę od stabilnego. Zaczepiamy sobie hop, o naszą stopę, kładziemy się w takiej, powiedzmy, na takiej wysokości, żeby nasze kolce biodrowe były na równi ze słupkiem, tak? Mniej więcej. Damy sobie tę stopę i pracujemy sobie, tutaj jest wszystko równo, ustawiamy biodra równo, nie możemy się wcale skręcać, tylko dlatego, że jest guma, która nas ciągnie i pracujemy sobie tak jak do przysiadu, czyli idziemy sobie kolanem szeroko na zewnątrz, następnie prostujemy. Jak czujemy, że jest lekko, guma jest pod małym napięciem, możemy troszeczkę się przesunąć do boku, aby zwiększyć napięcie, ale musimy pamiętać o tym, żeby wszystko było w jednej linii równe. I pracujemy sobie znowu po 10 powtórzeń z fajnym otwarciem bioder, następnie zmieniamy stronę, hop, i pracujemy również na drugą stronę, tak, również po 10 razy, pilnujemy naszej postawy, ok, i oczywiście zmieniamy stronę, analogicznie pracujemy na drugą stronę, tak samo, znowu wysokość bioder. Tak, mamy równa postawa i pracujemy sobie stopa na siebie, hop, kontrolujemy cały ruch, kontrolujemy napięcie, mocno prostujemy w kolanie, dzięki temu fajnie podpieramy biodra, porozgrzewamy kolana i generalnie sprawimy, że na przykład dużo lepiej się rozgrzejemy przed docelowymi przysiadami. Okay. I zmieniamy stronę, hop.
otwieramy na zewnątrz. I w ten sposób sobie działamy na nasze biodra. Ok, przechodzimy do dwóch ostatnich ćwiczeń na nasze biodra. Pierwsze będzie to otwarcie bioder w ten sposób, że siadamy sobie na ziemi. Może nie do końca siadamy, ale pochylamy się i głęboko oddychamy. Czyli w takiej pozycji rozjechanej żaby zaczynamy głęboko oddychać. To, co jest ważne, to znowu puszczanie tych bioder za pomocą oddechu, czyli pogłębianie zakresu tylko dlatego, że oddychamy, a nie próbujemy robić to na siłę. Ok, następnie wychodzimy do przodu, prostujemy biodra, chwilka odpoczynku i znowu siadamy sobie. Jak ktoś chce bardziej urozmaicić to ćwiczenie, to może sobie dać tutaj pod pachwiny gumy, które będą przymocowane do czegoś stabilnego, czyli jedna guma na jedną pachwinę, druga na drugą i wtedy te gumy jeszcze mocniej nas ciągną do tyłu. Ale tak jak mówię, jest to już powiedzmy bardziej zaawansowana opcja. Mi to w zupełności wystarcza, więc tamtego nie stosuję, aczkolwiek chcę, żebyście również o tym wiedzieli. Druga praca będzie z rollerem. Będzie to śmieszna praca. Dajemy sobie roller w moim przypadku pod same jajka. I teraz tym rollerem pracujemy sobie w ten sposób, że wykonujemy ruch dzień dobry, tak? Czyli mamy tylko pracę biodra, rób hip hinge, czyli rozciągamy tutaj i prostujemy. Hop. Trzymamy mocno roller naszymi przewodzicielami, rozciągamy. Zobaczycie, jak bardzo jest duża różnica po wykonaniu właśnie 10 takich powtórzeń, jak to wszystko się fajnie otwiera. Nie wiem, czemu to ćwiczenie jest tak skuteczne, ale jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zauważalna różnica właśnie po wykonaniu takich 10 powtórzeń. Dzień dobry, czyli nie robimy przysiadu. Nasze kolana są raczej leciutko ugięte i stabilne. Pracujemy cały ruch biodrem, czyli rozciągamy mocno, cofając biodra do tyłu, hop, i wyprost, napięcie pośladka, rozciągnięcie i napięcie. I tą pracą kończymy sobie nasze biodra, następnie przechodzimy do kolejnego segmentu i do zobaczenia.